Chrysler Pacyfika, mamy tutaj piękne auto w lodowej scenerii, a przyjechało tutaj aż z Holandii. Generalnie problem polega na tym, że auto nie może przejść przeglądu i klient nie może znaleźć europejskich lamp. Nie wiem, czy faktycznie to problem, czy nie, tego nie sprawdzałem. Moim zadaniem jest przerobić te lampy, żeby były w wersji europejskiej, czyli w tym momencie tu jest kierunkowskaz, który mam białą żarówkę. Mało tego, ten kierunkowskaz jest też postojówką. To jest to żarówka taka dwuknowa i ona świeci po odpaleniu auta zaraz tym słabym włóknem, a później po włączeniu kierunkowskazu mruga tym mocniejszym, ale cały czas w białym kolorze. Tutaj mamy światło mijania, które jest symetryczne, a powinna być w Europie linia asymetryczna z doświetleniem prawego pobocza. Także za to auto się będziemy dzisiaj zabierać. Mam nadzieję, że uda się to dzisiaj jeszcze skończyć. Lampę się udało ładnie rozkleić, udało się, no tak jak zawsze rozklejamy bez cięcia klosza czy obudowy, bo często słyszę, że ktoś tam niszczy klosz, żeby wydobyć z tej obudowy. Tutaj jest to wszystko zrobione bez uszkodzeń. Sam klosz też jest cały, aczkolwiek on jest cały w mikropęknięciach. O, cała struktura jest popękana, to szczególnie widać wtedy, kiedy jest lampa odpalona, no i pod kątem odpowiednim. Spróbuję ten klosz reanimować, aczkolwiek są tutaj takie pęknięcia, które są przez całą strukturę, już widzę, i część z nich zostanie, ale wiele uda się usunąć. Thank you.